Zespół Grosik Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką pani Alicji Kalaty przedstawi inscenizację pod tytułem Podejmij wezwanie i rozpocznij oszczędzanie. Cześć, jestem bankówka. Nie bankówka. Chociaż może tak wyglądam, jestem bankówka. Zbieram pieniądze, płacę do banku PKO i każdego zachęcam do oszczędzania. No zobaczę, jak wy oszczędzacie. Może coś doradzą. Kto na mojej drodze stanie, to mówię go na oszczędzanie. Cześć. Cześć. Coś ty za jedna? I z jakiej planety się urwałaś? Jestem bankówka. Dbam o oszczędzanie. Czuwam nad tym, aby oszczędzać i płacać pieniądze do banku. Co ty z choinki się urwałaś? My nie oszczędzamy, nie musimy. Rodzice za nas wszystko płacą. Zmykaj. Wy nie wiecie chyba, co mówicie. Każdy powinien oszczędzać. Grosz do grosza, złotówka do złotóweczki. I będą gotówki drobne beczki. Zmykaj, nie chcemy cię słuchać. Oj, zobaczycie. Jeszcze się przekonacie, że warto oszczędzać, oby nie było za późno. Teraz już rzeczywiście zmykam, bo widzę, że was nie przekonam. Wreszcie sobie poszła. Maciek, bierz kasę, idziemy do sklepu. Mam ochotę na coś słodkiego. Trzy paczki chipsów. Proszę, dwie Coca-Cola i jeszcze 10 miliardów. Dzieci, nie szkoda wam pieniędzy i zdrowia na te słodycze? No pewnie, że nie. Rodzice mają dużo pieniędzy, a my jesteśmy zdrowi jak rybki w dziurze. Olka, idziemy. Olka, ale luz, jemy słodycze, o nic się nie martwimy, mamy dużo pieniędzy. Włącz muzykę w telefonie, przecież nie musimy oszczędzać. Najbliższego środowiska przyrody. Rzucacie śmieci, marnujecie własne zdrowie i pieniądze. Co wy robicie? Bankówka, odczep się wreszcie od nas. Nie chcemy usłuchać twoich głupich rad. Uciekaj! Oj, zobaczycie. Już wkrótce będziecie żałować. Olka, jestem bardzo zmęczony i znużony. To chyba po tych słodyczach. Olka, chodź, już namijemy się trochę i odpoczniemy. Thank you.
zdążył mnie z dzieciaków wreszcie czegoś nauczyć. Złotóweczki, wzywam was na pomoc, przychodźcie. Olka, włącz muzę. Dobrze, a ty idź pokazać do rodziców. Słodycze się skończyły. Okej, okay, ale jeszcze przedtem napuszczę wody do wanny, bo będę puszczał statki. Co jest? Nie ma wody. Przykro mi. Zmarnowaliście już 5000 litrów wody. Muszę odciąć dopływ wody. No nie wytrzymam. Czy to jakieś... Co się dzieje? Czy to jakieś czary? Olka, leć do mamy po pieniądze. Olu, widz, już nie dostajecie. Wydaliście już dużo pieniędzy. Więcej nie dostajecie. To co my teraz robimy? Nie ma prądu, nie ma wody, nie ma już pieniędzy. To chyba dlatego, że nie słuchaliśmy rad bankówki. Zawołajmy ją. Bankówko, bankówko, przepraszamy cię. Przybądź nam z pomocą. Cześć, widzę, że dostaliście nauczkę. No to teraz słuchajcie. Po pierwsze, należy oszczędzać. Prąd, wodę, gaz, a za oszczędzone pieniądze wpłacić do banku PKO. Po drugie, kieszonkowe od rodziców też trzeba oszczędzać i rozsądnie wydawać. Po trzecie, zobaczcie, jakie macie zęby, bo nie oszczędzaliście zdrowia, tylko jedliście słodycze na śniadanie, obiad i kolację. Czy tak zachowują się rozsądne dzieci? Jak ja się w szkole pokażę dziewczynom? Ja pójdę na randkę ze Staśkiem. To... Kochana bankówko, przyrzekamy, że od dziś będziemy już oszczędzać wodę, prąd, gaz, zdrowie, a przede wszystkim będziemy rozsądnie wydawać swoje kieszonkowe. Jak uda nam się zaoszczędzić trochę pieniędzy, to płacimy je na książeczkę oszczędnościową SKO. Olka, leć po książeczkę SKO. Płacimy pieniądze, a potem do naszego banku PKO. Zwykła książeczka okazała się, że bardzo cenna jest, że niesie z sobą zysk, więc wpłacajcie ile tylko sił. Jak się da w moim wolnym czasie.
przyjdzie mi ochota, zwiedzam sobie książek świat, a gdy sprzyja mi pogoda, na spacerze gonię wiatr. W moim wolnym czasie sto pomysłów mam, także śpiewam, czytam, maluję i gram. W moim wolnym czasie sto pomysłów mam, także śpiewam, mogę robić to, co chcę. W moim wolnym czasie sto pomysłów mam, tańczę, śpiewam, czytam, maluję i gram. W moim wolnym czasie sto pomysłów mam, tańczę, śpiewam, ładnie.